Dzień dobry, dzień dobry. To, co za chwilę ujrzycie, to jest obiecywany wykład Arsena Markariana. Jak doszedłem do końca, do tych ostatnich 4 minut, to się trochę zdziwiłem i zrobiłem sobie przerwę. Tam usłyszycie to w tekście. Padają słowa, które nie są dla mnie zrozumiałe, bo powinno się, może wojownicy tak mają, może wojownicy mają tak właśnie ten trzeci poziom, że chociaż ja się też uważam za wojownika i jakoś to widzę inaczej, ale to może, a może ja jestem pół na pół taki szukający duchowych spraw i u mnie jest inaczej. Na to by wskazywał ten podwójny kolor oczu mój. No w każdym razie wojownicy, no to są ci, którzy zdobywają świat. Markarian się z nami dzieli tymi swoimi osiągnięciami. Usłyszycie to. To jest jedna z łagodniejszych jego audycji. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. Może to będzie wynikało z tekstu, może z dyskusji jakiejś tam pod filmem. Jak nie, to dogram tam coś jeszcze. Ja będę słuchał jego filmów i może się to wyjaśni, co on tam miał na myśli. Ogólnie to jego przesłanie bardzo mi pasuje. Ja je dobrze czuję, rozumiem, bo dużo z tego przeżyłem. No może tyle. Tytułem wstępu zapraszam na... To nie jest nawet film, bo tam widać tylko tą ikonkę. Taki on jest, to jest taka rycina. Podam wam przy okazji jeszcze kilka innych takich, gdzie go tam widać. Jeśli ktoś nie zna rosyjskiego, to sobie chociaż spojrzy na człowieka. Ciekawa dusza, bo on sam opowiada w swojej biografii, że miał niełatwe dzieciństwo, jak to u nas bywa, konflikt z rodzicami. Tam usłyszycie troszkę na początku. To jest chłopak niewysoki, zajmujący się tymi sztukami. Ja podam wam jakiś film jeszcze do tej. Widziałem taką walkę. Okazuje się, że on jakieś tam tai chi coś tam. Taka walka to nie są zapasy, jak ostatnio powiedziałem. Tylko coś tam, jakiegoś takich tam tych wschodnich, takie zapasy z czymś jeszcze pomieszane. W każdym razie jeden na jeden walka. No to może tyle. Zapraszam na słuchowisko. Mężczyzna dąży do niezależności. Dopóki nie przywrócisz sobie zuchwałości, póki nie zapragniesz przyjąć prawa silniejszego, dopóki nie staniesz się silny i nie udowodnisz swojemu otoczeniu, że jesteś silny, to nikt nigdy w tym życiu nie będzie się z tobą liczył. Jeśli zdołalibyście, tak jak ja, zdjąć z siebie tę skorupę, warstwę po warstwie, to ujrzelibyście swój rdzeń i doznali szoku, jak bardzo przywykliście żyć według cudzych nakazów, jak bardzo przywykliście żyć w kłamstwie. To wgryza się tak głęboko w waszą istotę, że miną lata, zanim to wszystko wyskrobiecie. Trzeba czynić tylko to, czego naprawdę chcecie. Czyń to, czego realnie pragniesz. Był również i u mnie taki absolutnie zwrotny punkt w moim życiu, który, jak to się mówi, otworzył mnie całkowicie. Mnie nie lubili rodzice mojej dziewczyny. Pamiętam, jak siedziałem i rozmawiałem z nimi. Przyszedłem tam niemal wezwany na dywanik. Przyszedłem kłaniając się czołobitnie. Najpierw siedziałem i słuchałem. Czy ty wiesz, jaka ona jest piękna? Czy ty wiesz, jaka to dobra dziewczyna? A czy ty przyjrzałeś się sobie? Jesteś jakimś aborygenem, nie wiadomo skąd. Jesteś agresywny, nieuprzejmy dla swoich kolegów w klasie. Ty nie chcesz się uczyć i tak dalej. Kompletny horror. Siedziałem tam i przez kilka godzin znosiłem to upokorzenie, aż mnie na koniec nie rozerwało. Co ja tu w końcu robię? Co ja czynię?
Ponieważ kiedy rozwijasz swoją męską naturę, to ona już nigdy ci nie pozwoli płaszczyć się przed kimś, jakkolwiek byś tego nie pragnął. Czyli bez względu na tę bezgranicznie wielką pokorę, którą nam zaszczepiono, ale kiedy przebudziłeś już w sobie ten męski pierwiastek, gdy to poczułeś, to on jak ostatni dzwonek, jak hamulec bezpieczeństwa, nie pozwala tobie ostatecznie upaść. I pamiętam, że długi czas słuchałem, a potem zacząłem sobie zadawać pytanie, co tu się w ogóle dzieje? Czy ja proszę o pozwolenie bycia z tą dziewczyną, która mi się podoba? Czy ja jestem jakimś nikczemnym robakiem? Czy ja nie jestem nic wart? I kiedy ta energia cię przenika, to w tym momencie widzisz życie naprawdę. A wszyscy wokół tego nie zobaczą. Nikt tego nie zobaczy, prawie nikt. Jeśli teraz wyjdę i powiem każdemu mężczyźnie to, co teraz wam powiedziałem, to usłyszę w odpowiedzi: przesadzasz, bracie, musimy przyjąć prostsze podejście do życia. Oczywiście, że istnieją kobiety, trzeba je oczywiście zrozumieć, trzeba być łagodniejszym, rozumiesz, przecież w końcu musimy być dżentelmenami. Nie należy wszystkiego stawiać na ostrzu noża. Jeśli tylko tobie się tego zachciało, to tylko ty powinieneś występować i nie starać się kogokolwiek w to wciągać. Nie starać się namawiać, wyjaśniać i co tam jeszcze. Trzeba także zrozumieć następującą rzecz. Niedawno przyszła mi do głowy taka myśl, w jaki sposób następuje nasza degeneracja. Nalewałem sobie wody z automatu i przyszedł mały azjatycki chłopiec. Prosił, aby nalać wody do jego kubka, no to mu nalałem. To było w Cancunie, niezbyt bogatym regionie Meksyku i niewiele myśląc wyjąłem banknot i mu go wręczyłem, a on go wziął i odszedł. Stałem sobie i myślałem, co to w ogóle było, dlaczego ja mu dałem ten banknot. Ja go w ten sposób zaprogramowałem na całe życie, pokazując, że tak właśnie ono wygląda, że całe życie będą ciebie chronić. Właśnie zdradziłem tego chłopca, bo nie nauczyłem tego, aby popracował, aby stał się silny, a wtedy dostanie to, czego chce. Ja go nauczyłem, że gdy wyglądasz niezbyt dobrze, a więc potrzebujesz pomocy, to ktoś nieznajomy da ci wsparcie. Mało tego, sam sobie zadałem pytanie, czy ja jestem w stanie sobie samemu tak wręczyć banknot. Zrozumiałem, że w tym momencie jego potrzeby stały się ważniejsze niż moje i to jest całe sedno. Musisz zrozumieć, że w świecie, w którym dają tym, którzy bardziej tego potrzebują, a nie tym, którzy bardziej na to zasługują, rozwój się zatrzymuje. Gdy zwycięstwo zostanie przyznane nie temu zawodnikowi, który wygrał, ale temu, który bardziej ucierpiał lub bardziej chciał wygrać, to o czym możemy rozmawiać? Jeśli nawet spojrzycie na współczesną mitologię, współczesna mitologia polega na tym, że ten, który jest niegodny, ten, który nie ma prawdziwych możliwości, wygrywa dzięki temu, że naprawdę tego potrzebuje i naprawdę chce. I wszyscy ludzie takim kibicują. Nauczono nas kibicować słabym bohaterom, tym, którzy tego naprawdę potrzebują, zamiast tym, którzy generalnie mają rację i na to zasługują. W ostatnich 70 latach absolutnie bez żadnej zmiany średni poziom testosteronu spada rocznie około 1%. Czyli, że to, co obecnie uważa się za wyższą granicę poziomu testosteronu, 70 lat temu było co najwyżej normą, a ogólnie rzecz biorąc był to wskaźnik bliżej dolnej granicy. A to, co 70 lat temu uznawano za najwyższy poziom testosteronu, jest obecnie uważane za po prostu nieosiągalne, za przekraczające normy, za stan, którego nie da się osiągnąć w naturalny sposób. 70 lat temu. 70, a więc nie 300, nie 500, 1000 czy milion, lecz 70. Mówi się o tym, że jest to proces wyłącznie społeczny, ponieważ w ciągu 70 lat nie mogły zajść żadne zmiany genetyczne czy inne. Są to zmiany społeczne i ja jako przedstawiciel wszystkiego, co męskie, jak człowiek wychowany na sposób męski, nie żartuję, nie przesadzam i nie dramatyzuję.
I okazuje się, że brak jest struktury, brak jest tego męskiego jądra. Chłopiec, mężczyzna, bez uznania ojca, bez uznania męskiej wspólnoty innych dorosłych mężczyzn, nie czuje się mężczyzną, a w konsekwencji stara się ukryć pod żeńską spódnicą. Dlaczego? Ponieważ jeszcze nie dorósł. Będąc w żeńskiej opiece, w żeńskich czułościach, pośród żeńskiej troski, konsekwencją tego jest fakt, że nie dorośliśmy. Jesteśmy dziećmi. Mamy 20, 30, 40 albo i 50 lat, a jesteśmy dziećmi. A jeśli potrzebujemy wsparcia, to biegniemy do kobiet, bo dzieci ciągną do kobiet, a dorośli mężczyźni idą do innych mężczyzn, do przyjaciół, do swoich braci. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w każdych czasach, w różnych kulturach istnieją różne rodzaje rytuałów inicjacyjnych dla chłopców. Inicjacja chłopców na mężczyzn jest podstawową właściwością każdej rozwiniętej kultury. A jak chłopiec staje się mężczyzną? To jest pytanie, na które każda kultura odpowiada inaczej, ale zawsze wiązało się to z podejściem do niebezpieczeństwa, z pokonaniem bólu, z pokonaniem swoich żeńskich i dziecięcych cech. To w zasadzie jest tym samym. I aby odnieść zwycięstwo, dzięki któremu zostaniesz zaakceptowany przez innych dorosłych mężczyzn. A jaki jest dziś rytuał inicjacji w społeczeństwie? W jaki sposób mamy się stać mężczyznami? W jaki sposób ja mam zostać mężczyzną? Pyta się dziś sam siebie młodzieniec. W jaki sposób mam zrozumieć, że teraz w lustrze przede mną nie stoi nastolatek ani chłopiec, lecz mężczyzna? W związku z tym, w takim świecie jest bardzo ciężko żyć, bo w każdym młodzieńcu, w każdym chłopcu, w każdym z nas tkwi wrodzona chęć zostania mężczyzną. I musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie dorosnąć, nie możemy stać się mężczyznami. A co oznacza stanie się mężczyzną? To oznacza przestać wątpić i nauczyć się podejmować ryzyko. Oto co oznacza stanie się mężczyzną. I nie mówię o tym, aby przestać podejmować właściwe decyzje, aby przestać myśleć. Mówię o tym, aby przestać wątpić i nauczyć się podejmować ryzyko. A my w tym sensie nie możemy stać się mężczyznami. Nie możemy nauczyć się przestać wątpić w siebie i zacząć podejmować ryzyko. Ponieważ każdy chłopiec nieświadomie rozumie, że kiedy dorośnie, to stanie się kopią swojego ojca. A co, kiedy chłopiec nie widział ojca? Lub ojciec został usunięty, lub ojciec został uznany przez matkę za kogoś niebezpiecznego. A to się dzieje w bardzo nieświadomym wieku. Dziecko już przez pierwsze 6 miesięcy w pełni rozumie i odczuwa wielowymiarowość relacji ojca i matki. I nawet jeśli ono dorośnie i fizycznie matka będzie demonstrować szacunek w każdy możliwy sposób, lecz jeśli ona będzie coś ukrywać w głębi duszy, to dziecko będzie musiało z tym żyć. Przed tym nigdzie się nie uchronisz, bo dziecko w ogóle nie pojmuje słów swojej matki. Ono postrzega to niewerbalnie. Tak więc jeśli dziecko jest w ramionach matki i do pomieszczenia wchodzi ojciec, a ręce matki stają się napięte, głos matki się zmienia, ona zaczyna inaczej oddychać, to dziecko otrzymuje bezpośredni, nieświadomy sygnał, że obecność ojca to niebezpieczeństwo. Ojciec to ktoś zły lub że z ojcem nie należy się liczyć. I rozumiemy, że z wiekiem staniemy się kopiami swojego ojca i jeśli nas ojciec z tego czy innego powodu jest odbierany negatywnie, to wtedy mamy blokadę w dorastaniu. My nie chcemy, nie możemy sobie pozwolić, aby przestać wątpić i zacząć podejmować ryzyko. Tu pojawia się bardzo wielka trudność, ponieważ najpierw musimy przejść przez inicjację. A teraz mamy problem na dwóch poziomach, bo obecnie nie chodzi tylko o to, że nie możemy przejść inicjacji, bo jej nie ma. I brak jest tych, którzy będą ją akceptować. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nie chcemy tego, bo wydaje nam się, że wtedy przejdziemy w jakiś negatywny stan, że staniemy się źli. Ramy prawne każdego syna, każdego dziecka są całkowicie skopiowane z ram prawnych matki. Jeśli matka uważa, że konflikt to coś złego, że obrona swoich granic to zło, że cieszenie się życiem jest złe,
małe, to dziecko podświadomie to wszystko kopiuje. Ono to przejmuje, akceptuje i w ten sposób będzie żyło. Jeśli mama uważa, że męska manifestacja jest czymś złym, że przejawy samowoli to coś złego, że trzeba być posłusznym, delikatnym i cichym, to takie będą dzieci. Współcześni mężczyźni chcą rekompensować to poczucie pewności, którego nam brakuje, tej akceptacji przez dorosłych mężczyzn, tej jedności z ojcem, przez fakt, że masz przyjaciół, że masz braci. Współcześni mężczyźni chcą to zrekompensować, starając się uzyskać akceptację kobiet. To zjawisko doskonale rozumie Conor McGregor. W jakiś sposób miał niesamowite szczęście. Wyciągnął szczęśliwą kartę, gdzie jego życzenie się spełniło. On bardzo fajnie powiedział, że wymazuje w sobie tę akceptację swojej matki i swojej kobiety, że to nie jest jego wzór do naśladowania i że tak czynić nie należy. A to dlatego, że mężczyzna dąży do niezależności. Wiara w siebie z powodu tego, że masz ogromną grupę wsparcia, jest tak naprawdę niczym. To jest puste. Jeśli zabrać ci tę grupę wsparcia, to jesteś nikim. Mężczyzna buduje swoją wewnętrzną strukturę. Jak rozumieć tę moc swojej wewnętrznej struktury? Bardzo prosto. Jeśli się po prostu urodzić i usunąć z siebie te wszystkie statusy, tytuły, jeśli wszystko to z siebie zdjąć i sprawdzić, do czego jesteś zdolny, to jest to tym, kim jesteś. Tak właśnie wygląda wewnętrzna struktura. Ty, pozbawiony wszystkiego, możesz iść i wziąć to, co chcesz. Wziąć to, co ci się należy, a nie dlatego, że masz jakąś grupę wsparcia lub coś podobnego. Oto gdzie manifestują się mężczyźni. Stąd właśnie się wzięła moja pasja do sztuki walki, ponieważ podczas walki jeden na jeden zostajesz sam. Klatka została zamknięta, przekroczyłeś już ring. Pozostałeś już tylko ty i twój przeciwnik i patrzysz mu w oczy. Dlatego to jest podstawowy sposób na stanie się silniejszym. Nie bez powodu nazywa się to sztukami walki jeden na jednego. Jesteś tylko ty i twój przeciwnik. Wszystko zależy wyłącznie od ciebie. W końcu męskie szczęście polega na rozwoju mocy tej wewnętrznej struktury. Mężczyzna stara się zbudować wewnętrzną strukturę i kiedy ta konstrukcja wewnętrzna jest już zbudowana, to reszta czynników zewnętrznych wzmacnia ciebie. One cię wzmacniają wielokrotnie, ale i bez tego jesteś gotów na wszystko. Dlatego też staję się silniejszy nie wtedy, gdy buduję wokół siebie miłe grupy wsparcia i zapewniam swój życiowy kufer tysiącami możliwości. Staję się silniejszy, gdy moja wewnętrzna struktura samoistnie staje się silniejsza. Bo kiedy staję się bardziej odważny, nie dlatego, że mama kazała mi iść naprzód, mówiąc, ruszaj synku, odniesiesz sukces. Nie dlatego, że twoja grupa wsparcia życzyła ci powodzenia. Ty po prostu rozumiesz, że jesteś silniejszy, gdy życzą ci powodzenia, ale w twojej głowie masz myśl. W porządku, ale nie potrzebuję tego, sam sobie poradzę. I właśnie dlatego męskość to niezależność. Dlatego męskość to nie gadatliwość. Dlatego właśnie męskość to przezwyciężanie siebie. Ja sam tego dokonam i właśnie dlatego współcześni chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni doświadczają tak potwornych problemów psychicznych i każdy współczesny mężczyzna musi sam sobie rozwiązać ten wewnętrzny konflikt. Decyduję stać się silniejszym albo decyduję stać się słabszym. I moja myśl, jaką chcę wam przekazać, nie brzmi wróćmy do jaskiń. Moja idea jest taka, aby połączyć te niekompatybilne rzeczy, nauczyć się je ze sobą łączyć. I nie mówię, że jedno z tego jest złem, a drugie dobrem. Mówię o tym, że istnieje skrzywienie. Mówię o tym, że istnieje silne zachwianie równowagi na jedną ze stron. I jeśli się nad tym zastanowić, to całą strukturą, całą istotą każdego konfliktu jest brak równowagi, zachwianie równowagi. I poprzez to, co mówię, chcę wam pomóc odnaleźć tę równowagę. Mamy to, co mamy, ale my ludzie u samych źródeł mamy niesamowitą pierwotną motywację od natury.
ale dzięki niesamowicie rozwiniętemu intelektowi mamy niezwykle rozwinięte umiejętności umysłu. One są po prostu niesamowite w stosunku do tej prymitywności motywów, które w nas istnieją. I naszym zadaniem jest zacząć dobrze żyć. I to jedyna rzecz, której chcemy. Musimy nauczyć się odnajdywać tę równowagę pomiędzy tymi dwoma rdzeniami, zrozumieć oba te jądra, zrozumieć ich strukturę, zrozumieć ich wzajemną hierarchię względem siebie, w tym zrozumieć priorytet, bo w przeciwnym razie będzie katastrofa. Kiedy człowiek nie rozumie natury, nie rozumie swoich motywów, to nie jest w stanie zobaczyć siebie z zewnątrz i ujrzeć, co go motywuje. Tylko wtedy może być szczęśliwy. To bardzo trudna umiejętność. Dlatego mówię, że trzeba umieć spojrzeć na siebie. Czym jest podświadomość? Wielu ludzi myśli, że podświadomość jest tym, czego ty nie zauważasz w sobie i jeśli ją wskazać palcem, to powiesz, ojej, ja tego nie zauważałem. Nic podobnego. Podświadomość to jest to, co jeśli wskażą ci to palcem, to powiesz, ja tego nie widzę. Takie jest tego znaczenie, bo tego się nie postrzega świadomością. To określa się poprzez odczucie. To da się tylko poczuć. A żeby to poczuć, to trzeba posiadać szczegółowy obraz postrzegania, aby uchwycić wszystkie te niuanse. I akurat jedną z najbardziej prymitywnych umiejętności jest nauczenie się odczuwania siebie, swojego ciała, odczuwanie zmian hormonów we krwi. Bo człowiek, który rzeczywiście połączył w swojej głowie na wszystkich poziomach odczuwania, zrozumienia, postrzegania, łącznie ze zmianą hormonów we krwi, ze zmianami swoich pragnień i nastrojów, nie ma nic wspólnego z mądrością kogoś, kto mówi, a co mają do tego te hormony? Czy one w ogóle mogą mieć na coś wpływ? Może jakiś tam jest, ale nieznaczny. Zachodzi zmiana układu hormonalnego, zmiana pragnień, motywów i bodźców. Zwierzę zawsze wygrywa i nawet wtedy, gdy, jak to się powiada, człowiek został wychowany, czyli ograniczono jego zwierzęce przejawy, to nie wygrywa to, co społeczne. To wewnętrzne zwierzę zostało wytresowane w ten sposób, że jedna część zwierzęcia buntuje się przeciw drugiej części zwierzęcia. Dlatego zwierzę w ten czy inny sposób zawsze wygrywa. Ono nie może nie wygrać, ponieważ część zwierzęca jest tym, na czym stoi to, co jest cywilizowane, na czym stoi to, co jest społeczne, na czym stoi nowy gatunek Homo sapiens. Jeśli usuniesz spod nóg to, na czym stoi to pozostałe coś, to jak to coś może dalej stabilnie stać? Ono zostaje unicestwione wraz z tym pierwszym. Dlatego fundament jest zawsze ważniejszy. On zawsze wygrywa i dlatego jest absolutnie niedorzeczna taka idea. Chcę się nauczyć kontrolować hormony, ale nie chcę zrozumieć podstaw, na których się to wszystko opiera. Dlatego trzeba zrozumieć, że jeśli mężczyzna jest niewolnikiem swojego układu hormonalnego, czyli że jego pragnienia, motywy, zachęty i myśli mogą się zmieniać w zależności od przychodzących sygnałów. Tak również kobieta jest niewolnicą swojego układu hormonalnego. Tak więc dojdziesz do bardzo prostego życiowego wniosku. Jeśli chcesz coś uzyskać od otaczających cię ludzi, to musisz spowodować odpowiednie reakcje. Zatem jeśli chcę, żeby moje dzieci mnie szanowały, nie karzę ich, nie krzyczę na nie, nie dręczę ich psychicznie, to jestem takim ojcem, którego chcę się szanować. Jeśli chcę, żeby mnie kochała kobieta, to jej nie zmuszam. Nie piszę dla niej regulaminu domowego, nie grożę jej, że mi podpadnie, jeśli nie będzie mnie szanować, lecz staję się takim mężczyzną, którego chcę się szanować. A to jest fundamentalna zasada w życiu. Kiedy czegoś chcesz od ludzi, to nie próbuj ich zmuszać, nie próbuj grozić, nie próbuj manipulować, nie próbuj wywoływać poczucia winy, nie próbuj wywoływać uczucia strachu, lecz po prostu bądź taki, wobec kogo ma się chęć przejawiać to, w jaki sposób chcesz być traktowany.
Chcę, żeby moi rodzice mnie kochali nie dlatego, że jestem ich synem, lecz dlatego, że jestem taki, jaki jestem. Dlatego jeśli chcę, aby moja kobieta mnie nie zdradziła z innym mężczyzną, to nie spisuję listy zasad, nie podpisuję z nią umowy, lecz staję się takim mężczyzną, u boku którego nie ma się chęci patrzeć na innych mężczyzn. Chcę, żebyście mnie wysłuchali i nie mówię wam, proszę was, nie wyłączajcie tej audycji. Teraz będą bardzo ważne informacje, koniecznie dosłuchajcie to nagranie do końca. Po prostu mówię tak ciekawie, żeby było miło tego słuchać. Nie o tym teraz rozmawiamy. To nie działa. Zakazy nie działają na ludzką naturę w ogóle. One mogą być najlepsze, najbardziej poprawne, najbardziej zrozumiałe, ale one nie działają. Ludzie tak nie działają. Jeśli chcemy, aby człowiek naprawdę zaczął zachowywać się inaczej, aby zaczął inaczej żyć, to nie poprzez zakazy, prawa i normy, nie poprzez nieustanne próby wprowadzania zasad, ulepszania ich sformułowań i ulepszania ich wypełnienia. Musimy przyjrzeć się ludzkiej naturze. A co się dzieje? A co jest przyczyną? Musimy to wszystko rozrysować na dużej białej tablicy, a wtedy ujrzymy, tu jest przyczyna, tam jest przyczyna, to jest powodem. Musimy pracować z tymi przyczynami, a nie mówić, zachowujesz się niewłaściwie, zachowuj się w ten sposób. To nie działa. I dokładnie tak samo masz postępować ze sobą. Jeśli jesteś niezadowolony z tego, co czynisz w życiu, z tego, jaki jesteś, to wszystko, co możesz sobie wymyślić, to nowy kolejny harmonogram, kolejną obietnicę. Zacząć od siebie coś wymagać, grozić, nakłaniać, wyjaśniać, błagać, szantażować i co tam jeszcze. Nic z tego na ciebie nie zadziała. Powinieneś już to zrozumieć. Nic z tego nie będzie miało na ciebie wpływu, żaden nacisk. Jedyną rzeczą, jaka zadziała na ciebie, to jeśli usiądziesz i zadasz sobie pytanie, dlaczego to czynię? Zaczynasz widzieć przyczynę i zaczynasz wpływać na tę przyczynę i wtedy się zmieniasz. Jeśli jesteś mężczyzną, ten mężczyzna ma ukochaną kobietę i ona poświęca mu niewiele uwagi, daje mu mało czułości, mało empatii, niewiele uczuć. Najgorszą rzeczą, jaką możesz uczynić, to podejść i poprosić. To nigdy nie działa. Od dawna to widzę. Jeśli by można było uzyskać miłość, prosząc o nią, to na tym świecie nie byłoby w ogóle żadnych problemów. Bo miłość to nie jest działanie mechaniczne. Możesz prosić, ale nie da się jej w ten sposób uzyskać. Nie da się prośbą obudzić w człowieku emocji, których chcesz. To tak nie działa. Zatem jeśli kobieta, którą kochasz, nie daje ci tego, czego chcesz, po prostu musisz stać się takim, któremu będzie chciało poświęcać się tę uwagę. Komu będzie się chciało oddawać siebie. Rozumiecie to? Oto do jakich wniosków prowadzi ta koncepcja, o której mówię. Przestajemy wywierać presję na człowieka, na otoczenie i tym podobne. My interesujemy się kwestią jego natury. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak? Nie oceniamy tego jako coś złego lub dobrego czy nieprawidłowego. Pytamy, dlaczego tak? Odsłaniamy to i zaczynamy to widzieć. Dlatego ja nigdy nie podtrzymuję relacji z ludźmi, którzy z mojego punktu widzenia wykazują wobec mnie jakieś dziwne objawy. To znaczy na przykład, jeśli dziewczyna zaprosiła mnie na randkę, zaprosiła mnie gdzieś, żebym z nią poszedł, to pójdę. Lecz jeśli w ciągu pierwszych 15 minut zobaczę, że nie jest przygotowana jak ostatni raz w życiu, albo że się spóźniła, albo że nie jest już w zbyt dobrym nastroju, to po prostu odwracam się i wychodzę, bo tutaj nie ma już nic więcej do dodania. Jest już tyle sygnałów o tym, że nie jestem dla niej wartością. Jestem cenny dla siebie, jestem dla siebie wartościowy. Uważam, że mnie należy traktować wyjątkowo.
Jeśli tego już nie ma, to nie siadam i nie zaczynam jej pouczać. Kochana, czy ty wiesz, jaki jestem fajny, jak bardzo siebie kocham i zrobiła się źle to czy tamto i proszę cię, abyś zrobiła to w ten sposób i dobrze. Nie, dlatego, że taki jestem, jaki jestem, a więc skoro na mnie takiego, jaki jestem, następuje taka reakcja, to o czym tu może być mowa? Gdy opanujecie tę umiejętność, takie podejście do siebie, swoich bliskich i dalszego otoczenia czy społeczeństwa, to u was pojawia się prawdziwa moc władzy, realna moc wpływania na innych, wpływania na siebie. Kiedy myślicie w kategorii, że po prostu trzeba danemu człowiekowi dać instrukcję, a on pójdzie i to wykona, to nie masz żadnej władzy. Człowiek to ogromna, szalejąca rzeka motywów, wzajemnie się wykluczających motywów, przeczących sobie wzajemnie idei, przemyśleń, programów i pragnień. A kiedy zaczynasz rozumieć tę burzliwą rzekę, kiedy złapiesz jej energię, to wtedy ją po prostu przekierowujesz. Tu tkwi moc władzy, a nie gdy zbudujesz tamę i powstrzymujesz moc tej rzeki z całych sił. Tak na podstawowym poziomie, do czego możemy sprowadzić problemy, z którymi do mnie przyszliście? Nie potrafię zarządzać otaczającymi mnie ludźmi oraz otoczeniem. A teraz pomyślcie, czy istnieje chociaż jeden problem w naszym życiu, którego nie dałoby się rozwiązać, jeśli nauczylibyście się zarządzać sobą i nauczyli się zarządzać otaczającymi was ludźmi. Jak możesz kontrolować coś, czego natury albo nie znasz, albo nie akceptujesz? To znaczy zaprzeczasz jej. Dlatego ludzką naturę trzeba koniecznie rozpracować, trzeba ją poczuć, trzeba przestać ją oceniać. Bardzo dawno temu usłyszałem zdanie, które od razu stało się punktem wyjścia tego światopoglądu. Komuś zadano pytanie, co najbardziej nienawidzisz w ludziach? Odpowiedział, nic, ponieważ gdy zrozumiesz ludzi, to już nie możesz ich nienawidzić. Dlatego kiedy nauczycie się bezstronnie analizować, odczuwać siebie i otoczenie, kiedy nauczycie się nie bać się szczerze w tym czy tamtym przyznać się przed samym sobą lub szczerze odnajdywać to w otaczających was ludziach, to wtedy osiągniecie władzę. Dlatego, że wszystko, co jest wbrew naturze, nie ma znaczenia. To jest po prostu nieistotne. Jest absolutnie nic nie warte. Dlaczego nic nie warte? Dlatego, że wasze wnętrze zawsze wygrywa. Zawsze. Jest tylko kwestią czasu, ile człowiek wytrzyma. I wszystko musi być zbudowane w zgodzie z człowiekiem, z jego jądrem. A wtedy wszystko będzie działać. Istnieje bardzo duża różnica pomiędzy oczekiwaniem od siebie, wymaganiem od siebie z pozycji takiego nacisku i z innej pozycji. Zadam wam pytanie, jak siebie traktujecie, kiedy chcecie czegoś od siebie, jak wtedy ze sobą rozmawiacie? Spróbujcie to wyciągnąć i wyobrazić sobie w swojej głowie, w jaki sposób sami ze sobą rozmawiacie. Czy odnosicie się do siebie z szacunkiem? Czy prosicie siebie o coś? Przekonujecie? Grozicie sobie? Wywieracie na siebie presję? Czy też znacie siebie jako człowieka odartego z tych skorup i po prostu przyciągacie sami siebie? Zachęcacie? Kiedy nauczycie sami siebie wabić, wciągać, wówczas otrzymacie absolutnie wszystko w tym życiu. Dostaniecie, czego chcecie. A dopóki nie posiadacie absolutnie wszystkiego, czego chcecie, to oznacza, że się nie nauczyliście tego wciągania. Oznacza to, że nie znacie siebie. Wy albo negocjujecie ze sobą, albo używacie szantażu, albo przekonujecie, czy cokolwiek innego, ale nie wiecie, jak sami siebie zachęcić. Człowiek, który potrafi sam siebie urzec, sam siebie pociągnąć, jest zdolny do wszystkiego. On otrzyma wszystko, czego pragnie od życia. A co jest potrzebne, aby móc samego siebie pociągnąć? Musisz poznać siebie, musisz wiedzieć, na co wywierać presję, na jaki punkt. Musisz wiedzieć, jak siebie uwieść.
Okazuje się, że nie dostajesz od siebie, czego chcesz, bo działasz poprzez kłótnie, poprzez presję, agresję, poprzez szantaż, poprzez perswazję, błaganie lub coś innego. A powinieneś sam siebie uwieść, sam siebie skusić. A co to jest pokusa? Musisz tak interesująco coś sobie zademonstrować, aby się tego tobie zachciało. I to, o co siebie prosicie, pomyślcie sami, wy tego tak naprawdę nie pragniecie. Dlatego, że tego nie chcesz, właśnie dlatego nie jest to kuszące. A jest to bardzo pracochłonny proces. No wiesz, namawiasz siebie, szantażujesz, naciskasz i tak dalej, i tak dalej. O tym właśnie mówię. Kiedy nauczycie się wabić siebie, uwodzić siebie, to nigdy w życiu nie będziecie musieli zmuszać się do czynienia czegokolwiek. Dlatego właśnie nie możecie otrzymać od siebie tego, czego chcecie, bo nie chcecie tego, do czego siebie zmuszacie. Wewnątrz was pojawia się potężny konflikt. Jedna wasza część nie chce, a druga część zmusza. Zadajecie sobie pytanie, dlaczego nie mam energii, dlaczego jestem taki słaby, dlaczego w życiu zwlekam, dlaczego nie mogę dokonać przełomu, dlaczego nie mogę być utalentowany, ambitny, jak ci inni goście, których obserwuję. Co we współczesnym świecie odróżnia ludzi, którzy mają to, czego chcą, od ludzi, którzy nie mają tego, czego chcą? Oni czynią to, co chcą i nie czynią tego, czego nie chcą. Oto i cała tajemnica. Wtedy człowiek ma wszystkie możliwości. On sam, a nie w wyniku czyjegoś przymusu, zachęca siebie, aby gdzieś iść i dokonać. I tu się zaczyna tekst, który wykreśliłem na czerwono i osobiście jako przekładający ten materiał zgłaszam do niego lekkie zastrzeżenia. Ja to jeszcze raz powtórzę, będziecie mieli moją uwagę osobną. Zachęca siebie, aby gdzieś iść i dokonać. Ale nie tego, od czego dusza będzie śpiewać i będzie szczęśliwy, lecz to, od czego będzie mu się chciało. No i tutaj pada słowo, które on dość często używa w innych swoich audycjach. Ja tu też nieco wygładziłem pewne jego sformułowania. No nie widzę innej możliwości, jak powiedzieć to tak jak w oryginale. Lecz od tego będzie ci się chciało pojebać. No i tak właśnie będzie. Największa moc człowieka jest w tym, aby podążać za swoimi pragnieniami i być z nimi jedną całością, nie zdradzać ich. Dokładnie wtedy, gdy człowiek staje się jedną całością ze swoimi pragnieniami, to uzyskuje dostęp do niespotykanej mocy. Trącenie przekładającego, Zeland nazywa to jednością zamiarów. Czytam dalej. O ile dawniej człowiek zbierał siły krok po kroku, jak krople deszczu, to teraz będziesz stał po pas w potwornej, wściekłej i nieskończonej rzece energii, którą możesz nabierać i nabierać rękami i nie wystarczy jednego życia, a nawet i tysiąca żywotów, aby wydatkować tę energię. To jest niesamowicie odurzające uczucie wszechmocy, której doświadcza człowiek w takiej chwili lub będzie doświadczać, jeśli wcześniej tego nie było. To jest objawienie, które jest niemożliwe do przekazania słowami. Nie da się tego opisać w książce. Niemożliwe jest opowiedzenie o tym. Tak samo jak niewidomemu nie da się wytłumaczyć, co to są jaskrawo-czerwone usta. Właśnie doświadczając pragnienia, człowiek objawia się, odkrywa siebie. Właśnie doświadczając pragnienia, człowiek otwiera bezgraniczne możliwości. Odkrywa swoją bezdenną, nieskończoną moc i właśnie doświadczając pragnienia, podążając za nim, nie stawiając mu oporu, człowiek ma okazję spotkać się z własnym przeznaczeniem.